Witajcie, System Pertix. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was na gospodarce, którą pewnie bardzo już dobrze znacie. Tutaj jak widzicie jestem na sejwie na gospodarce od Mafii Soles. Oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do Bolka na kanał. Tam będziecie sobie mogli obejrzeć prezentację tej gospodarki i będziecie mogli oczywiście również ją pobrać. Także tutaj ja oczywiście nie będę oprowadzał, bo to jest Bolek wszystko oprowadzał na swoim kanale, także do niego oczywiście zachęcam. A ja dzisiaj sobie taki let's play szybki zrobię, można powiedzieć, tutaj, żeby coś, jakieś prace były w końcu z tego farminga 25. Czekajcie, dobra, teraz żeby tutaj podnieść. Dobra. Tutaj próbuję wyjechać, tylko ja się tutaj zastanawiam. Czemu to się nie chce podnieść? I teraz. O, dobra. Podniosło się. Także dobra, lecimy sobie tutaj na łąkę. Łąkę akurat mamy naprzeciwko tutaj gospodarki, także za daleko nie będziemy musieli sobie tutaj jechać. Dobra, ja już sobie rozkładam przednią kosiarkę, już no, tą następną też będę sobie mógł rozłożyć i opuścić. Czekajcie. Dobra, przednią też już mogę opuścić, także lecimy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także no tak naprawdę w sumie to chyba moje pierwsze koszenie tak takim zestawem w 25, także tutaj fajnie akurat można sobie podziałać. No i co tutaj chciałem tak naprawdę na dzisiejszym odcinku wam powiedzieć? Myślę nad pewną serią, nad którą tak naprawdę już wam wspominałem, i to naprawdę już trochę większy czas temu tak naprawdę. Ale nie mówiłem wam dokładnie, o co mi chodzi z tą serią, jaka to w ogóle będzie seria. No i tutaj się zastanawiam nad tym, bo próbuję, tam szukam jakichś budynków czy cokolwiek tam próbuję, żeby jakkolwiek w końcu zacząć tą serię, ale wiecie co, z drugiej strony tak sobie myślę, też nie chcę czekać chyba z tą serią, aż zaczną tutaj polskie budynki, polskie jakby mapy wychodzić, bo no tak naprawdę to jeszcze na pewno trochę czasu minie, także sobie pomyślałem, że tą serię zacznę tak naprawdę prędzej. Tylko też jest pytanie takie, czy zacząć serię tutaj, na tym gospodarstwie, na tym sejwie, czy wybudować swoje gospodarstwo. Tutaj napiszcie w komentarzu swoje zdanie na ten temat, bo tak naprawdę no tutaj kawał dobrej roboty Bolek zrobił i naprawdę no ta gospodarka jest no przepiękna, można tak powiedzieć, i mam już taki pomysł na serię, na której tak naprawdę będą role. I na razie jeszcze nie zdradzam dokładnie, co to jest, ale jak powiedziałem, że będą role, będą różne osoby, no to już pewnie możecie się domyślać, na jaki temat tutaj będzie ta seria nowa. Tak, dobra. Nie wiem, nie, dobra, też tego nie wiem, czy to będziecie słyszeć na firmie, ale teraz jakieś chyba osiągnięcie dostałem, ale wyłączone mam huty i tego nie słyszałem. Dobra, dobra. Już ten farming coraz bardziej mnie zaskakuje. Jak widzicie, no tutaj nie zwracajcie uwagi na te rozmazane monitory, bo było wszystko dobrze. Jeszcze wczoraj sobie grałem i było wszystko dobrze, no ale jak sami widzicie, no tutaj naprawdę farming, można powiedzieć, zaskakuje z dnia na dzień. No ale okej, dobra, ja tu sobie pojadę jeszcze tutaj kawałek i powiem szczerze, że będę mógł chyba sobie wsiąść w Deutsche Fahrer. Właśnie, tylko też muszę zobaczyć, czy tam w ogóle jest
pełen zbiornik, czy jest pusty ten opryskiwacz, bo bym sobie trochę popryskał, bo w tym farmingu, ogólnie nawet jeszcze poza odcinkami, jeszcze nie pryskałem, bo powiem szczerze, że tak nawet zbytnio czasu nie było, żeby sobie tak luźno pograć i wszystko wypróbować, także no można powiedzieć, że tutaj to będzie pierwszy raz. Dobra, ja tu powiem szczerze, wiecie co, ja sobie tutaj, o, staję ramę, zostawiam, no jak widzicie, no tekstury, no nie za dobre mu się, ale popatrzcie, na przykład tutaj, no na tym, na kosiarce już jest jako tako, no nie mam pojęcia od czego to, ale to będę sobie musiał na spokojnie naprawić. Jak widzicie, tak oczywiście wygląda tekstura trawy, no i dobra, lecimy sobie do Deutschfahrera. Tylko pytanie, czy on jest zatankowany, czy tutaj jest, czekajcie, wiecie co, ja sobie tutaj zrobię, na chwilę hudy włączę, dobra. Czyli jest pusty, czyli dobra. Tutaj odpalamy Deutschfahrera, czekajcie, teraz muszę podnieść przedni zbiornik i, ale to napełnimy sobie tutaj ten tylni. Także dobra, sobie podjeżdżamy i napełniamy. Dobra, napełnianie jest jak w 22, także nie ma tu akurat problemu. Dobra, pełno przedniego tutaj tego zbiornika nie będę napełniał, bo aż tak dużo to tego pryskania nie ma, także nie ma co tracić czasu na napełnianie. Dobra, nic nie jedzie, można ruszać na pole. Tutaj sobie wybrałem to pole, jak widzicie, sorgo może trochę wysokie, ale wiecie, tutaj jeszcze będzie trzeba trochę dożywić. Dobra, widzę, że ugniata nie mam, także czekajcie, sobie szybko wezmę i wyłączę to, gdzie to jest. Niszczenie upraw, dobra, wyłączyłem. I teraz tak, rozkładać się rozkłada. Ogólnie powiem szczerze, widziałem tego Deutschfahrera jakby w sklepie i widziałem, że on będzie w 25, ale nie grałem na nim. I powiem szczerze, że jestem naprawdę mile zaskoczony, bo i dźwięki ma fajne. Tak powiem, nie wiem, jeżeli ktoś wie czemu tak naprawdę tutaj on ma taką kabinę, bo no ta kabina to jest tak, nie wiem, trochę nie pasuje zbytnio tutaj do właśnie tego ciągnika. Czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze coś zobaczę. Czemu on nie chce mi się tutaj... A dobra, bo ja nie mam przełączone na... na opryskiwacz, dobra. Także sobie lecimy, powiem szczerze, nawet, no można powiedzieć, że się mieści tutaj w międzyrzędzia. Także tutaj akurat nic nie zmieniałem. Tutaj żadnych opon, także sobie jedziemy jak na oryginale było. Jak widzicie, tutaj małe kwasy są, także idealnie sobie tutaj jeszcze ten oprysk zrobimy. Tylko teraz powiem szczerze, że wjechałem tak średnio trochę na ten środek pole i teraz nie wiem jak tu już nie dalej wyjechać. Czekajcie, może gdzieś tu będę widział trochę tych kwasów, gdzie te kwasy są. Dobra, tutaj się kończą, tutaj na nowo są kwasy, to gdzieś tutaj będę musiał sobie wjechać. Dobra, włączamy i lecimy. Właśnie, też jeszcze będę musiał sobie na następne odcinki w końcu tą kierownicę podpiąć, bo na razie jak widzicie jeszcze nie gram na kierownicy, ale to będę już w przyszłym odcinku to musiał podpiąć, żeby już wiecie, ta kierownica była i sobie muszę to wszystko tam ustawić i wtedy będziemy mogli sobie pograć właśnie na tej kierownicy. Dobra, jak widzicie, tutaj ten to ja sobie trochę zjadę. W ogóle też ciekawa sytuacja była, ja sobie tutaj tak jeszcze myślałem, co tu nagrać na tym sejwiku i tak się zastanawiałem, co to w ogóle jest, bo tutaj, a niech sobie pochodzi tutaj Deutschfahrer. Się tak zastanawiałem, co to jest, mówię, nie wiem, proso jakieś dodali, czy cokolwiek, ja patrzę, a to sorgo, no naprawdę nie wiem, ale mi się wydaje, że w 22 w ogóle kompletnie inna tekstura była
tutaj tego sorga i się zdziwiłem, że no właśnie ta tekstura tak wygląda, to sorgo właśnie tak wygląda, także no zmiany są, także co? W tym odcinku to by było na tyle, takie krótkie, fajne akcje sobie tutaj nagrałem jeszcze, czekajcie, zgaszę tutaj dojczwara i sobie pójdziemy na gospodarstwo, jeszcze żeby, hop, dobra, przeskoczyć tą rzeczkę i sobie tutaj, o, piesek akurat jest, no, także tak to oto wygląda, oczywiście gospodarka i co? Ja wam tutaj zadałem pytanie, także napiszcie, co wy o tym sądzicie, czy tą serię zrobić, czy tam chociaż parę odcinków tutaj na tej gospodarce, czy jednak byście chcieli, powiedzmy, nie wiem, na innym gospodarstwie, albo po prostu mam z tą serią poczekać, bo naprawdę, no powiem tak, no pomysłów mam, nie wiem jak to będzie tutaj z realizacją, bo to trochę tutaj można powiedzieć, że czasu spędzę, bo no trzeba tutaj dobrze role różnych osób no podobierać i pomontować. Więcej wam tutaj nie zdradzam, no pewnie wiecie już mniej więcej o co mi tutaj chodzi, jeżeli mówię właśnie o rolę, ale pełną tak naprawdę nazwę i o co mi chodzi, to dowiecie się już wkrótce. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie łapeczkę do góry, będzie mi bardzo miło. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!